Cześć wszystkim, z tej strony Paweł i witam was w kolejnym odcineczku Bulliego. Jak mamy jakieś zadania do zrobienia i mamy dzwonek na lekcję czy coś. Tak, ja miałem iść na lekcję, gdzie tu była mapa, nie tu była mapa, tu była mapa. Nie? Ham. Ale tutaj teraz zadania wszystkie mamy w chuj poza szkołą. Nie wiem, czy to się lekcje skończyły, o co tu chodzi, nie mam pojęcia. W każdym razie jest godzina czwarta, czyli chyba jest raczej po lekcjach. Wybaczcie, mogą być lekkie ścinki, ale Chrome jest włączony. Uploadują się inne gry. Znaczy inne odcinki na kanał w tym momencie. Także może być co nieco ścinek. Zresztą gra też jest trochę zbugowana, także nie dziwcie się, jeśli coś będzie. Jak się hamowało pomocy. Chcę do tej czerwonej gwiazdki, bo nie wiem co to. Pierwszy raz taką widzę. Chowaj tę deskę, nie wiem. Chowaj w ogóle uzbrojenie wszelakie. Co my tu mamy? Otwórz. Co to kurwa jest? Czy to jest jakiś ten? Będę się uczył boksować? Boxing tournament. O, no proszę bardzo. No dobra. No zdecydowanie, spróbujemy, zobaczymy jak to nasze siły. W ogóle jak się walczyło, bo ja nie pamiętam. Muszę trzymać trigger, czy nie muszę? Dobra, runda pierwsza, Jimmy. Walcz. No, walcz. Orzesz ty, kurwa. A, dobra, tym robię uniki. Dobra, unik, cios. Aj kurwa, i dawajcie, cisnę cię teraz, cisnę cię kurna frajerze. No kurwa, trafił mnie, pomocy. No leż kurwa, leż. Dobra, jeszcze jest na czerwono, zaraz go kurwa znokautuję. Knockdown kurwa. W pierwszej rundzie będzie, czy nie? Nie mogę, nie zdążyć. Kurna, sekundy mi zabrakło, serio. No jedne jest jak... A tu jeszcze blokować mogę triggerami, a no dobra. Kurwa, teraz cię tu kurwa, zgniotę cię tu. Teraz będzie po tobie, już kurwa, leżysz i kwiczysz i beczysz, frajerze. No tam jakieś zakłady na mnie kurwa dają. $15. Przytrzymaj. O kurwa, mogłem go znokautować w tym momencie, a tego kurwa nie zrobiłem. Zjebałem wszystko. Dobra, zaraz to powtórzymy. Pięknie, wyeliminowany. Yeah, wygrałem. Czy teraz miał są... Ile będę miał przeciwników? Kurwa, 5? No dobra, ten może być trochę, wiecie, bardziej ogarnięty. Albo może i nie. Może ma trochę więcej, kurwa, staminy od tamtego. Cholera wie. Nie wiem jeszcze jak tu system działa, wiecie, to nie jest taki typowy Fight Night czy coś, ale... W sumie tylko robię uniki i napierdalam go po twarzy, nie? No, to piękna seria poszła. I znowu go, kurde, dawaj. Tak go rozjebiemy w pierwszej rundzie. Wyeliminowany. Pięknie. To mi się podoba, kurwa. Tak się walczy, panowie, tak się walczy. Gościa w pierwszej rundzie nie ma. Dobra, kolejny paściarz. Przed nami. Jakiś taki podobny do tego wcześniejszego. Ha, zaskoczenie, co?
O kurwa, dość mocno przeniknął przeze mnie. Dość mocno mnie tu bije, ale ja mu zaraz kurwa pokażę, gdzie kurwa raki zimują. A masz. Dobra, pięknie, patrzcie, już kurwa, bo tam życie unika. O kurwa, mi też. Niedobrze, trzeba to naprawić. Blokuj. Dobra, nie, on tu blokuje, kurwa. Teraz, kurwa, ogień na niego, szarża. Tak, ja tam widzę na YouTubach, każdy się hejpuje, kurwa, dzikim gonem, ale nie ja. Ja wolę widzicie. Pokroć coś starszego. Oni sami podchodzą, ja się, tu się chyba nimi na tym... Nie, dobra, trochę się muszę ruszać. Tak nie trafić. Patrzcie, ja mam prawie pełne życie, a on kurwa zaraz umrze. Wszyscy mają hype na Wiedźmina, po 5, po 10 odcinków widziałem rok wczoraj rekordowo rzucił 4, jak większość wyrzuciła po jednym albo po 2. Ale mnie Wiedźmin w ogóle jakoś nie jara, nie wiem dlaczego. Nie lubię tak, znaczy wiecie, ogólnie gry RPG są fajne, macie możliwość takiego rozbudowania postaci i tak dalej. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap, we'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. What? O, zdobyłem domek na plaży. Wow! No to ciekawe. Nowe mieszkanie, kurwa, sam tu będę mieszkał? No tak, ogólnie lubię gry RPG, ale wolę takie osadzone w innych klimatach niż rok 1200 któryś i ten. 1200 któryś, oni mnie chcą bić, nie wiem dlaczego. 1200 któryś, 1400 któryś, wiecie, Skyrimy, kurwa, Wiedźminy, Obliviony i tym podobne, wszystko, kurwa, w czasach tylko i wyłącznie rycerskich, zawsze tam, kurwa, osadzają RPG. Dlaczego? Dlaczego nie ma na przykład Fallouta 4, kurwa? Fallout był fajnym RPG-iem, mi się podobał. Tam było, wiecie, rozwój broni nuklearnej i tym podobnej, można było tworzyć naprawdę fajne rzeczy. Był fajny rozwój postaci w Trójce na przykład. Elementy szczęścia i tak dalej też są super. A znowuż... jeszcze... co, jaka gra mi się podobała? Kurwa, nie pamiętam. O, Tomb Raider nawet, ten nowy. Miał takie elementy survivalowe i właśnie RPG-owe. Znajdź coś, żeby coś tamtego i tamtego, nie? To mi się podobało. Był taki rozwój postaci, że ona się czegoś uczyła nowego. To mi się podobało. To było wręcz wspaniałe. Jest godzina 6, ale zrobimy tutaj jeszcze jedną misję i spierdolimy chyba do szkoły, nie wiem. To było fajne. Teraz czekam na nowego Mad Maxa, który będzie dopiero we wrześniu. To też jest RPG. Uwaga, to też będzie RPG. To wcale... ale co on mi to, że co, że za późno? Przychodzę? Hello? Majster. Chcę misję. A, zmienić ciuchy. No dobra. Skoro tak. Gdzie mam zmienić ciuchy? Old Bulwark Whale. Gdzie to jest? Tu coś jest, jakiś szub. Nie tu. Gdzie ten sklep? To jest to? Yummu Market. Nie wiem, czy to jest to, ale zaznaczone miałem na mapie. Co ja tu mogę kupić? Nie, tu mogę kupić tylko smakołyki, to spadajcie. Chcę mapę. Chcę mapę. I chcę ciuchy. Gdzie jest moja postać? Tu jest moja postać. Ciuchy mam tam. No dobra. Czyli w lewo? Gdzie jest moja deska? Gdzie jest moja deska? Goni mnie jakiś... jaki frajer! Dobra, spierdalam stąd. Nie będę się z nim teraz bił. Jadę z zamiarem zakupu ciuchów, w którym się w ogóle skakało. Nie tym. A tu
mogę wyjechać z bara co najwyżej. Dlaczego wszyscy mnie chcą widzieć? Jak ja mam ciuchy założyć pomocy? Dobra, gdzie tu się ciuchy kupuje, wy mi powiedzcie tutaj? Kup ubrania. Ale jakie ja to mam kupić niby? Zmienia mi się coś na tym ciele? No coś mi się tam zmienia. Ja mam taki kurwa specjalny sweterek mieć kurwa, czy co? No dobra, to takie zakupimy. Bój. Tylko to mogę zrobić. W ogóle... Komputer mi się załączył w tryb brzęczenia. Czas chyba najbliższy zmienić obudowę. Najwyższy znaczy. Ale teraz w lewo do tego zadania będzie, nie? Gdzie jest moja deska? Do mnie, moja desko. A ja mam Silver Surfer. Dobra, spadaj z dechy. Już w takim ciuchu mogę wziąć misję. The X. Jajka? I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Très chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Aha, no dobra. Kupić jajka o tej porze? Gdzie ja kurwa kupię jajka? Jam-jam? A ja mam w sumie jajka. No, no niby ta. Gdzie jest moja... Do mnie moja desko. To ciśniemy. Z 8 już powinienem spać jak grzeczne dziecko, ale nie tam. Po co spać jak można jeździć na desce? Jak ja mam do niego wejść? Tędy? Dobra, złaź z tej dechy, bo się wypierdolisz znając ciebie na tych schodach. Nie, tu nie ma przejścia. O, jakąś kartę znalazłem. I coś jeszcze. Petardy, jak świetnie. No to chyba muszę jechać tu. Dobra. Tu znowu schody. Boże, gdzie ja kurwa jadę? A, samochód. Policja mnie nie będzie gonić? Nie. Wiadomo, kurwa, no dzieciak, wiecie, poza szkołą o tej porze to jest podejrzany, nie? Nigdy nie wiadomo, co sobie pomyśli policja. Albo na przykład zajeżdżanie na desce. Takie wiecie, ej, co on tu robi na desce? Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me. Take them. Smash it. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt, and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this pauper. Chciałem się z nimi napierdalać, mam spierdalać, co ja mam zrobić? Muszę im dojebać najpierw w ogóle. No, chodź tu, kurwa. Kasztanie.
Także co ja mam zrobić? Ja tu mam wejść? Nie? Jaki jest mój cel misji? Mapa, bieżąca misja, status. Tak? Znajdź wyjście z rezydencji Tada. Dobra, no wyjście na pewno gdzieś jakieś jest. Najprędzej to pewnie kurwa przed nią bramą. Tylną raczej nie. Tu nie widzę żadnych skrótów. Przejść. Tam rzuca we mnie jajcami. Nic tylko spierdalać, gdzie pieprz popadnie, aż skończą mu się jajka. O, tędy może wyjdę. Nice. No to, żebym sobie wyszedł, kurwa, no. No, nie wskoczysz tu? Bully. Bully, nie wskoczysz. No, kurwa, no nie wskoczysz. Gdzie tu może być wyjście? Tu jest za wysoki płot. Pomocy. Rzucają we mnie jajami. Nie, tu jest, kurwa, ogrodzenie. No, tu jest krasnal. No, tu wyjścia nie ma. No nie wiem, gdzie ja mam, kurwa, iść. A może Bully o dziwo ma fantastyczną kondychę i się nie męczy. Może tu gdzieś coś? Teges, śmeges, nie? No jak stąd wyleźć? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może kurwa wyjściem. Tym. Nie? Temu frajerowi się chyba jajka pokończyły. To jest jakiś cieciu przy bramie. Odzyskaj klucz, a to oto... Kurwa, on tu się... Oni się teraz będą blokować? No seriously? Dobra, spierdalam z tej posesji. Rip, respect. Dobra, chciałbym autobus. No, dobra, tam jest bus. Na mnie moja desko. Ja bym chciał do szkoły, bo ja bym chciał rano na zajęcia. Jeszcze bym chciał, tak, dwie sztuki zajęć obskoczyć. W tymże odcinku. Nie wiem, co to za zajęcia będą, ale... Mam nadzieję, że uda mi się je wykonać. Nie, dobra, to jakiś niebieski leszcz mi się tu, kurwa... ten tegesił. Ja już idę spać, spokojnie, ziomek. Gdzie jest wejście do mojej sypialni? Kurwa, tu jest. Dobra, spać. Do tej pory nie wiem, czy gra mi się zapisuje, jak ja idę spać, czy nie. Może ja sobie ją zapiszę na wszelki wypadek jakiegośkolwiek crasha. Jezu, mam 8,39%? Nie, mam więcej. Zapisywanie, mam 9% gry. Kurwa mać w chuj, co? Ja już tyle rzeczy tu zrobiłem. Nie wiem, jak to jest ogólnie misji wszystkich. Dobra, lekcje zaczynają się o której 9, to mam trochę czasu, ale... Ciekawe jeszcze te dolary na mapie, co tam się pokazują teraz. Nie wiem, pobiegać po szkole, poderpić trochę? By się zajęcia zaczęły? Chyba tak będzie najlepiej. Chociaż nie, może będę biegał gdzieś tu, bo jak będzie kurwa WF jakiś jebany, to będę zapierdalał na drugi koniec kampusu i tak. O. Dobra, lekcje się teraz zacznę, jak będę biegał w kółko, raczej nikt mnie nie ruszy. Nie, dobra, to bez sensu. Może by się z kimś pobił? Nie, na razie mnie nikt nie chce bić, to w sumie duży plus. Teraz jeszcze 15 minut. 10. Ten co jak sekundy. 9, 8, 7, 6. Kabum, o, mogę coś kupić. Gdzie? Gdzie? Gdzie jest dzwonek? Czy ja nie mam lekcji w ogóle teraz, czy co? Dobra, jest dzyndzel tutaj, po prawej. Co to kurwa, co my tu mamy? Nie wiem. A, lekcja geografii, oho, oho. To ja nie wiem, o co chodzi. Dzień dobry wszystkim, jestem Mr. Matthews, your geography teacher. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Otherwise, why would you be here? Match the flags, stand before class ends. Hold the A, relax A. Aha, dobra, spoko.
Francja. A, muszę przytrzymać. Tutaj Francja. Tutaj Germany. Tutaj będą, kurwa, te skurwysyny. Dobra, sobie zrobię to, co najłatwiejsze, nie? Grecja to będzie chyba to. Pięknie, Hiszpania. O, polska flaga nasza kochana. Taka ładna. Romania to chyba tu. Ukraina. Co to jest? Finlandia. Finlandia jest tutaj. Szwecja jest tutaj. Norwegia, pyk. To jest Irland. Ok. Portugal. Ciach. Szwajcaria to jest tu. No i Dania. Holy shit, I am the best, jak no. Sukces. Eiffel Tower, hat unlocked. No, jebie mnie Eiffel Tower. Dobra, które są następne zajęcia? Chyba o pierwszej, nie? Coś tu za mną biega. Włącz alarm przeciwpożarowy. No dobra, spoko, zrobi się, ziomek. Tylko niech ten kolega sobie pójdzie. Teraz się muszę gdzieś tu ulotnić, na przykład tutaj. Mnie już nikt nie goni, teraz się tu coś mnie czepia, ale... Nie, mam wybiec na zewnątrz? Po pierwsze są zajęcia. Dobra, alarm przestał wyjść. No, zrobiłem coś dla jakiegoś gościa, nie wiem, czy to było za hajs, czy nie za hajs. No i znowu trzeba się do pierwszej tutaj przeczłapać jakoś. Zaliczymy sobie kolejną lekcyjkę. Tak wiecie, chciałbym właśnie robić po dwie misje i po dwie lekcje. Tak jest, tak widzę, w miarę optymalnie dla tej gry, to ja mogę to podnieść, a ja mogę to tylko przyturlać. Dobra. Te się tu biją, zaraz tam prefekt go dorwie za ucho i wytarmosi go. A to nie bije na tego naszego tutaj śmiesznego koleżki grubaska? O, dojebał prefektowi, no pięknie, jakie to kurwa ta młodzież niewychowana w ogóle. Okej, dobra, zaraz będzie kolejna lekcja. A są pierwszej czy o drugiej? Kurwa, nie wiem. O pierwszej. Dobra, to chyba ja mam w szkole, tak. Strasznie późno się pojawia ten dzwonek i na górę. O, to cisnę. Czy ja będę miał w końcu tą lekcję angielskiego? Chciałbym ją w końcu, kurwa, poprawić. Co to jest za sala? Matematyka, o kurwa. No lekcja maty, nie chcę z tobą gadać, dziewczynko. Answer as many questions as you can before class ends. I'm pointer. Select answer slows. What? Dobra, 3 plus 4, no 7. 50 równa się ciach. 6 razy 6, 36. How many triangles? Że ile trójkątów? Raz, dwa, no dwa. Dwa? No dwa. Co jest mniejsze? To 12 równa się tak. Największe, no planeta. Which is lowest? Lowest, mniejsze? To? Nie wiem, 8 plus 3, no 11. 1 na 2, 0, 5. Slowest, no leniwiec. 120 równa się... Nie, to jest 100. 80 plus 20, 3 razy 40, tak. 7 minus 5, 2. Fastest, na pewno ciężarówka. 99, what? Tu 12 plus równa się 21, no plus kurwa 9. 7 razy 5, 35. Fastest, no rakieta zdecydowanie.
How many squares? 4, 8, 12, 16, co? Wrong. Nie wiem. 5 razy 34, 17. Zdałem, hurra. W ostatniej chwili zaliczyłem. No i dobra, pięknie, udało się. Genius Hatton Lockit. No dobra, no mógłbym zrobić jeszcze jedno szybko. Nie ma, hej Jimmy, ja cię nie chcę teraz. Kurna kolego, wy mi tu głupie zadania dajecie, ja to tylko robię zadania z gwiazdek. Ale do nich muszę w chuj zapierdalać. Może w sumie podbiegnę sobie, tylko grę zapiszę. Coś ciekawego? Nie. Zapiszemy sobie tylko grę i spierdalamy stąd. No dobra, ciach, zapis. To będzie 10% czy nie będzie? Jest 10:38. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku Bulliego już za tydzień. Dzięki wszystkim, trzymajcie się. Bye bye.